Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Funky Witch, Botox, Quick Detailer. Zrobimy szybki strzał, produkt od widza. Produkt w sumie bezproblemowy, kurczę. Aplikujesz, docierasz i po wszystkim. Do niego, jak dla mnie, mikrofibra z krótkim, mięsistym włosem, splotem. Zależy jak to woli. Te panele, nie, zimne. Myślałem, że słoneczko świeciło, przestało. O, tu jest ciepłe. Cztery sztunie, rozprowadzasz. Ewentualnie jeszcze możesz dorzucić zapach, słuchaj, taki kurczę cukierkowy. Na plastiki, odczekać odrobinę i dotrzeć. To jest wszystko, słuchaj. I już. I mamy po zabawie. I mamy przyjemny poślizg. Oj tak. Teraz tak, kolejna rzecz. Lampiony. Tempo. Pstryk. Odwracam. I ślisko. Bardzo fajną śliskość ma ten Quick Detailer. Ogólnie jest tak naprawdę... Przepraszam. Bezproblemowy. Troszeczkę duszący. On ten zapach, kurczę, jak go wciągniesz, niestety może przez chwilę podrażnić w gardło. Mało. Najważniejsze to jest to, żeby go rozprowadzić, słuchaj. Jak go już rozprowadzisz, to później to już jest bajeczka, zobacz. Docieranko. Nabijałem, ja wiem, że tego nie widać, przepraszam. No co ja poradzę. Ale na Audi nie mogę. Na Volvo testowany jest inny produkt. Ale zrobimy na czarnym. O właśnie, odwrócę. Na lusterku. I piano zrobimy. O, widzisz, jednak znalazł się kawałek miejsca. Zobacz, zobacz jak on odparowuje. Widzisz to? I już. I to jest wszystko. Oho, będziemy mieć efekty dźwiękowe. Trudno. Życie. Na piano. Odwracasz. I jedź. O, i szyby sprawdzimy od razu. Na szyby odwrócimy. I mega króciutkim włosem. I robię raz, dwa. Rozprowadzam. I to jest wszystko, zobacz. I w słoneczku. Oczywiście nie ładujemy tego, kurczę, na mega rozgrzany lakier. Ale jak będzie ciepły, nie będzie stwarzał problemu najmniejszego. Teraz tak. Przyciemnienie? Nie, tylko i wyłącznie połysk. Połysk, 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 połysk. Jeszcze raz połysk. I jakość połysku. Słuchaj, on taki, kurczę, troszeczkę szkli, ale do takiego idealnego szkła to jeszcze kawał drogi. O, i pstryk. I już. Jak go damy za dużo, pamiętaj, nie walcz z nim. Daj mu chwilę. Niech sobie powoli odparuje i później go dotrzy. I to będzie wszystko. Kurczę, wieje na lakierze mnóstwo drobinek i tego się nie powinno robić, ale i tak lakier jest przed korektą. Pojedziemy machę. Machę zrobimy tak. I o, w ten sposób. Pstryk, lampion. O, odwrócę sobie mikrofibrę i sobie delikatnie dotrę. Różnica, jeżeli chodzi o śliskość z tamtej strony panela, tutaj jest kolosalna, naprawdę. Produkt ma mega, mega poślizg. Przejeżdżam tu i tu już mam tempo. To jest przepaść w ogóle. I blokada. Naprawdę, tu największym atutem moim zdaniem jest poślizg. Naprawdę, to jest rewelacja. Połysk, no tutaj wiadomo, no na białym tego nie zobaczymy, ale jest tutaj przyjemniej, zdecydowanie przyjemniej. Czy nam zamaskuje rysy? No oczywiście, że nam nie zamaskuje. Kurczę, może ci to pokażę na piano. Tak się zastanawiam właśnie. Tu byliśmy. Po taśmie nie chce mi się smarować. Zrobię, o, tu połowę powiedzmy. O, i tu już widzę jak odparowuje, zobacz. I przecieram tylko, o, już. I to jest wszystko. I teraz tak, jeżeli chodzi o maskowanie. O, tu jeszcze nie zebrałem produktu. No na piano może tam widać troszeczkę, ale to naprawdę szału nie ma. Zdecydowanie. Tutaj ja bym liczył na poślizg tego produktu, jeżeli chodzi o osuszanie auta. No właśnie, i tu jest ważne, jeżeli chodzi o poślizg. Przy osuszaniu auta
nie rysujesz sobie lakierem, to jest ważne. Ja tego nie stosuję z tego względu, że wiecznie na autach coś, słuchaj, siedzi. Zarzucam i rozprowadzam. Tak, mam czarne, ale też nie mogę, bo tam siedzi powłoka, więc nic z tego nie będzie. Ok. Odwracam i docieram. I to jest cała filozofia. Mega pośliczko. Pnyszczoła. Przyleciała do zapachu. Nieźle. Także zapach na... O, sorry. Kurczę. Przeprosiłem pszczołę. No tak mam, no co zrobię. Dobrze. Połysk, no fajnie. Przyjemnie, naprawdę przyjemny połysk. Zresztą teraz sobie tak stanę, spojrzę. Całkiem nieźle. Duszy nie urywa, ale nie jest źle. Co bym chciał jeszcze sprawdzić? A, na plastiku. Wiesz co, zrobimy tutaj tak. Wycieraczka nie ma nic, kompletnie. Zero zabezpieczenia. Wezmę sobie produktu troszeczkę w samym rogu, tak jak widzisz, i zrobię z tej strony ramię. O. Tak. I dotrę. Zobacz, widzisz? Nic kompletnie nie maskuje. Nic. Typowy quick detailer. Taki powinien być właśnie quick detailer. Wjeżdżasz, zarzucasz, osuszasz, masz minimalny połysk, mega poślizg. I to jest właśnie ważne w takich produktach. Czy produkt jest fajny? Oczywiście, że fajny. Jako quick detailer rewelacja. Nie pytaj mnie o trwałość, bo to jest bez sensu. Nie badałem w ogóle trwałości. W ogóle nie badam, jeżeli chodzi o trwałość, jeżeli chodzi o quick detailery. Jazdę to można zaczynać od quick waxów. Wtedy możemy coś powiedzieć, jeżeli chodzi o trwałość. Dobra, ostatnie podejście, słuchaj, żeby nie było, produkt od widza, więc chcę zrobić ten filmik oczywiście, z chęcią go oczywiście robię, ale to dobrze, bo auto dzisiaj wyjeżdża. Tu byłem? Kurczę, chyba nie, a nie, byłem. Tu nie byłem, czy też byłem? Kurczę, nie pamiętam, byłem. Pojedziemy z tyłu klapy. O, tutaj praktycznie nie ma zabezpieczenia. I co robimy? Rozprowadzenie, o, delikatnie, odwracam i poleruję. O, uzupełniła mi się już. Już jest za wilgotna i stawia opór. Co robię? Wymieniam. I też na mikrofibrę, wow, nie tam. Też na mikrofibrę, słuchaj, z krótkim, mięsistym włosem, tak jak widzisz. Tym razem będzie szara. Ok. Słońce już świeci na ten produkt, ale nie szkodzi, on odparuje i będzie po wszystkim. Na białym na pewno ci nie narobi bałaganu, na czarnym oczywiście może, no jak to na czarnym, może sprawdzimy, no dobrze, żeby nie było. Zarzucę i zostawię i zobaczysz, że przyjdziemy, będą tylko delikatne, ciemniejsze plamki, później to dotrę. Jeszcze tutaj wezmę, ok, rozprowadzenie. O, taki kawałeczek i docieranko. I to bez wysiłku. Bez wysiłku. Spokojnie. O. I już. Mega poślizg. Super. Bardzo fajnie. I przyjemny zapach, taki trochę landrynkowy. Naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o plastiki, o uzupełnienie, żeby przyciemniło, nie licz na to. Nie ma mowy. Dobra, wracamy tam, gdzie go zarzuciłem. Srogo, zobacz. Widzisz na słońcu? Mówiłem, że będą ciemne place. Jedziemy, zobacz. Już. Nie ma? Nie ma. No taki jest. No właśnie taki jest quick detailer. Tak powinien, o, taki powinien być. No dobra, słuchaj, nie będę cię gnębił, nie będę cię męczył. Bardzo fajny produkt. Zostało mi go tutaj odrobinkę na dole. Myślę, że wstyd w ogóle komukolwiek go dawać, bo to jest na jedno auto, więc osobie, która mi wysłała ten produkt, serdecznie dziękuję. Postawię go, może kiedyś wdrzucę, jak będę robił pakę, niedługo 10 tysięcy, znaczy niedługo, no tak, niedługo, będzie 10 tysięcy subskrybentów, więc zrobię jakąś dużą pakę, dorzucę ten produkt. Bardzo fajny produkt, bardzo fajna praca tym produktem, naprawdę bezproblemowy, tak jak widziałeś na słońcu, nie narobi ci bałaganu. Na elemencie, na którym ci przyschnie, wracasz z suchą mikrofibrą, docierasz i on znika. Mega poślizg, naprawdę. Połysk jest fajny, połysk jest bardzo przyjemny, ale tutaj, jeżeli chodzi o poślizg, naprawdę ten produkt bryluje. Czyli przy osuszaniu będzie naprawdę mega przyjemny. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!